Drogie, kochane, umiłowane pochwiczanki. Drogie, ukochane, umiłowane ekspochwiczanki. Dziś mamy wyjątkowe święto, znaczy ja i mój sopowtór. Mamy wyjątkowe święto, ponieważ opuściła grono pochwiczanek i przyniosła się w grono ekspochwiczanek Aneta. I dlatego dzisiaj z tego miejsca chciałbym Anecie złożyć życzenia, żeby zawsze była tak szczęśliwa i radosna jak w dniu dzisiejszym. I żeby w przyszłości wypróbowała jeszcze więcej niż wypróbowała przez tę noc. Natomiast chciałbym Anecie podziękować, gdyż Aneta po raz kolejny udowodniła mi, że mam rację, że jak długo pochwiczanka nie będzie uważała, że jest zajebista, to tak długo nie zrobi tego decydującego kroku. I dlatego ogromnie ważne jest, żeby wpierw pomyśleć o sobie, jestem zajebista, poczuć się zajebista. To nie jest przekleństwo, kochane. To jest cytat. Dlatego wolno mi zacytować. Drogie, zajebiste pochwiczanki. Stańcie się wreszcie całkiem zajebiste i życzę wam, opuśćcie grono pochwiczanek, przejdźcie do tego drugiego grona. Tam naprawdę wszystko wolno.